Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Forcy Horizon. Niedawno dopiero opublikował się pierwszy na kanale, więc nie jestem dokładnie w stanie przewidzieć waszej reakcji. W sumie nie wiem, jak bardzo się wam podoba Forza, ale widziałem pierwsze komentarze, które sugerowały, że czekaliście, aż ta gra się pojawi. Tak więc ze szczęściem donoszę, że się pojawiła i troszeczkę zostanie. Mówiłem wam w poprzednim odcinku, że Forza Horizon 4 skończyła się niezbyt spektakularnie na moim kanale, bo najzwyczajniej w świecie się nią znudziłem i nie wykluczam, że to samo stanie się teraz. Nie wykluczam, że piątka mi się nie znudzi w pewnym momencie i po prostu nie oleję grania w nią, no bo zmienny ze mnie człowiek, wiadomo, nie można w nieskończoność ciągnąć grania w ścigałki. Szczególnie, że już w tej chwili zaczynam się zastanawiać, jak dużo rzeczy zaraz będzie dla mnie mesem po prostu nie do ogarnięcia. Mesem, czemu tak mówię, czemu nie mówię po polsku? Kłopotem nie do ogarnięcia, bo... Uwaga! Poza tym, że mamy mapkę, pojeździłem tutaj po różnych drogach, sobie popatrzyłem na to i na tamto, zmieniłem też trochę wygląd kamery. Mogę być lekko ciemniejszy, ale wydaje mi się, że naturalnie oświetlony i bez cieni pod moimi oczami, które sprawiają, że wyglądam jakbym spał za każdym razem, kiedy nie robię jakiejś niesamowicie ekspresyjnej miny do aparatu. Więc zauważymy, że mam taki resting, powiedzmy, annoyed face, bym powiedział. Moi drodzy, rzeczy, które tutaj mamy, zacząłem sobie analizować menu, przypominać trochę, jak działa Forza. I po pierwsze, mamy moją kolekcję samochodów. Mam ich 17. Nie wiem, kurwa, skąd, nie wiem dlaczego, pewnie jakieś pakiety, które dostałem wraz z kluczem do gry, za które oczywiście dziękuję Microsoftowi, ale prawda jest taka, że nie wiem. No nie wiem, kiedy używać jakiego, który się nadaje do czego, czy każdy się nadaje do wszystkiego? Nie. Dlatego bardziej lubiłem sobie grać w ścigałki, gdzie mamy bardzo konkretne, określone rodzaje samochodów, które są przeznaczone do tego, tego i tamtego. Może tu też tak jest, nie wiem, ale będę potencjalnie potrzebował waszej pomocy w komentarzach, żeby dobrać pojazd do tego, co będę nim robił, bo... Ja się nie znam, ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie szło do przodu. Mam 2 punkty biegłości na tym aucie, ale chciałem to kupić, więc jakby nie stać mi na to jeszcze. Ale uwaga! Mój Horizon! Przypomniałem sobie w tych, że są losowania i super losowania. Mam jeszcze jedno, które dostałem w ramach jakiegoś tam prezentu, nie jestem pewien jakiego. Tak więc sobie dziabnę bardzo chętnie. Co mamy? Emotkę? Całkiem sporo hajsu, jakiś dziwny stary samochód. Morris Minor. Okej. Jeżeli chodzi o Minors, to ja się nie tykam generalnie, ale nie będę narzekał. Moja kolekcja samochodów tutaj jeszcze jakoś się zaczyna budować. Nie wiem, co to jest za zakładka. Jakiś jakby taka checklista zdobycia każdego pojazdu w grze? Być może. Być może. Jeszcze zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie chciałbym po prostu pojeździć wyścigi, okej? Nie wiem, gdzie mamy najbliższy, nie wiem, jaki będzie odpowiedni, ale wy, moi drodzy, jeżeli lubicie Forzę i lubicie wszystko... Jeżeli lubicie wizję tego, co tutaj się będzie niedługo działo w kwestii tej Forzy, to zostawcie lajka, ja sobie wyznaczam trasę i jadę do miejsca startu wyścigu. Ostatecznie, jakby nie mam co tutaj zabierać się za bardzo za analizy, bo niewiele jeszcze zrobiłem. Właściwie tylko zacząłem tę grę, więc może nie będzie to aż tak skomplikowane i utrudnione dla mojej amatorskiej głowy, żeby sobie tutaj dać radę. O, jedną rzecz wam pokażę, jeżeli chodzi o grupy motywów, nie. Pakiety samochodów. O, dostałem pakiet Formula Drift do Forza Horizon 5 i pakiet powitalny, w którym są jakieś ekstremalnie drogie samochody, więc nie wiem, do czego mam dążyć, jak już mam takie dobre fury. Ha! Zawsze się znajdzie coś, do czego mógłbym dążyć. Dobra, kurwa, przejechałem start wyścigu. X, weź udział w zawodach. Co to będzie? Solo, współpraca? Nie, 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 ja poproszę solo, ja jestem takim solo type playerem. I o co chodzi? Tor Horizon, Meksyk, gorąca, zbalansowana trasa. Nie wiem, jakie mam tutaj... O, aha, dobra, ty, mam zalecane samochody, okej. To ja dziękuję bardzo za takie zalecenia. Nie jestem pewien, który będzie najlepszy. Mam takie oczywiście, które są w S1. Lamborghini Huracan. No oczywiście, super wybór. Ale nie wiem tak naprawdę, w co uderzyć. Wszystkie są zalecane. Ten ma napęd na tył, więc coś czuję, że mogę sobie tutaj średnio nim poradzić. Mamy tutaj też rzadkość samochodów, jak widzicie. Są rzadkie, zwykłe, też są chyba epickie samochody, tak jak ten na przykład Escort Ford. Nie wiem, co tutaj będzie dobre. O, ten ma opony terenowe za to nałożone. Nie mam pojęcia. Wezmę sobie chyba jakiś pierwszy, lepszy. Bierzemy tę Toyotę. C? No nie, no C to tak chyba średnio. Opony terenowe też średnio. Napęd na tył trochę się boję. Porszaka na 900. Też nie wiem, jakie wybory mam podejmować tutaj. Zalecany, kurwa. No nie, no większość ma tak naprawdę napęd na tył. Dobra, wiecie co? Wyjebane w to mam. Biorę se normalnie takiego Lancera. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy tym wygram, czy tym przegram. Nie wiem, co się dzieje.
Ale przejedźmy się tym autkiem. Ewidentnie mam je w kolekcji, więc do czegoś mi się przydać musi. Zmieniłem fryz i kolor włosów naszemu kolesiowi. Jedna rzecz, na którą nie chciałem zwracać waszej uwagi, ale ostatecznie i tak to zrobiłem. Trochę chyba sensownie wygląda, ale bądźmy szczerzy, on nie jest w stanie wyglądać sensownie, bo wygląda jak pieprzony potwór, jakby wyszedł z Halloween i zapomniał się rozebrać ze swojego stroju. Chociaż są ludzie, którzy tak żyją, no nie będę komentował. Jedziemy tym Lancerem, nie wiem. Jakich mam tutaj przeciwników, jakie mają... O nie, tego nie chciałem robić akurat. Jakie mają wyniki, ratingi samochodów, czy... Gra dopasowywuje inteligentnie to, jakie ja biorę auto i dobiera mi w jakiś tam sposób przeciwników? Nie wiem, ale moje starożytne taktyki wpierdalania się w innych na zakrętach jak zawsze skuteczne. Zaraz wszyscy będą totalnie skasowani. Nie wiem, czym jeździcie, chłopaki, ale niedługo to będzie wózek inwalidzki. Tak, kurwa, to są moje taktyki. Poziom trzeci wbiłem, nie jestem do końca pewien na czym. Strasznie tutaj gazuję, mogę zaraz za to zapłacić najwyższą cenę. Albo nie, bo jestem pieprzonym mistrzem kierownicy. Driftem wjeżdżam w zakręt. Haha! Okej, udało mi się wyprzedzić wszystkich. Zacząłem trąbić, mimo iż nie do końca chciałem. Tutaj aż tak bardzo bym, powiedzmy, nie cwaniakował z driftem, ale chciałem być, wiecie co, chciałem być fancy. Nacisnąłem hamulec mniej niż na maksa. I tak się to skończyło, tym, że nie wyhamowałem odpowiednio tak jak chciałem. Trzy okrążenia po zamkniętej trasie, okej. Ja już tutaj się wypowiadam, chyba za każdym razem jak gram w Forze, to się wypowiadam na temat moich preferencji dotyczących otwartych terenów kontra tras z okrążeniami. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, tak więc trzeba je mocno rozgraniczyć, tak rozpatrywać, bo inaczej to nie ma większego sensu. Zamknięte tory mają ten plus, że możemy chociaż trochę załapać, co się na tej trasie znajduje. W drugim, trzecim okrążeniu już naprawdę wiedzieć, jakie tam działają prędkości, jakie rzeczy się dzieją i tak dalej. Ale mimo wszystko jest to dość powtarzalne. Ta mapa jest tak wielka, że można by każdy wyścig tutaj zrobić w postaci punktu A do punktu B. I praktycznie każdy taki wyścig by się cechował jakąś tam oryginalnością swoją, mam wrażenie. Dobra, Lancerek daje radę. Jeszcze jakieś malowanie z internetu trzeba będzie mu zgarnąć i będzie myślę git. Mam wrażenie, że najinteligentniejszym, ojojoj, sposobem na granie tutaj byłaby jakaś forma kustomizacji odpowiednich samochodów pod odpowiedni rodzaj wyścigu. Ale brakuje mi do tego wiedzy i umiejętności, dlatego tak raczej się nie nastawiam na takie rozwiązania. Ale to dobra, to zakręty wchodzą nawet nieźle. Ci przeciwnicy to tam daleko w tyle, mogę im poświecić co najwyżej zielenią moich włosów. Dobra, pierwsze wyścigi normalnie jak spłatka. Bardziej skomplikowana afera się chyba później robi. Oj, nieprawda, afera już jest tutaj, w tej chwili. Ale szczerze to... Ja nie jadę za dobrze, wbijam się w bandy, źle wchodzę w zakręty, nie hamuję odpowiednio mocno, tak jak powinienem. Robię to na pieprzoną ostatnią chwilę, bo tak mi w sumie gra sugeruje, że już o wiele za wcześnie mam za wysoką prędkość, ale dobrze hamuję ten Lancer. Lancer, Lancer, Mitsubishi i wojo. Okej, wyratowane. Moja mistrzowska, niesamowicie stabilna ręka Boga kierownicy wyratowała to auto. Z każdej sytuacji mnie wyratuje, nie czarujmy się. Więc let's go, do przodu normalnie. Muszę przyznać, moja zmiana ustawień kamery ma za sobą idący kolejny plus, którego wy nie będziecie świadkiem. Znaczy, podjechałem trochę ISO do poziomu, który nadal jest dla was chyba nie do zauważenia na tak małej kamerce. I to jeszcze z wyciętym tłem, na którym zawsze najbardziej widać jednak mrowienie ISO. I osłabiłem moją lampę. Ostatecznie skończy się to tak, że będę nagrywał po prostu bez żadnych lamp, tylko wykurwię ISO do takiego poziomu, żeby świat sam z siebie oświetlał mnie, wspomagany czułością matrycy. Albo zmienię aparat na taki, w którym wysokie ISO jest w ogóle bez szumów. Będę grał kurwa po ciemku i po prostu miał wysokie ISO. Co wy na to? Ohoho! Co za kontrola! Czemu nie? Będzie mnie oświetlało tylko światło monitora i matryca aparatu. Brzmi jak dobry plan. Dobra, wyścigu, nie byłeś jakoś specjalnie pasjonujący, chyba że jeszcze cię spierdolę, ale nie, i dotknąłem. Mogło być tak pięknie, gdybym to lepiej kontrolował. Ale to nadal nie jest auto, które ma napęd na tył. Mam wrażenie, że te z napędem na tył dają największą moc ślizgu. Ale tutaj też są zawody driftu, ślizgu, chyba że to mi się z Need for Speedem pojebało, tak czy siak. Jakie mają autka? No wszyscy mieli autka na A, tak więc ostatecznie myślę, że dobiera mi przeciwników. Gdybym ja wziął S-kę, pewnie dałoby mi inne S-ki, więc trochę chyba sam sobie wybieram, jak będzie mój wyścig wyglądał, jakbym miał strzelić. No ale spoko, zbieram wyróżnienia, pedeki, kurwa, wszystko co najlepsze, nagrody, towary, dziwki. Wszystko poproszę, wszystko dla mnie, nowe ubrania, hell yeah. O nie, to Viper GTS 2013 Dodge.
Tyle nazw, tyle numerów, symboli firm, które jakby znam, słyszałem, ale nie mają dla mnie takiego znaczenia. Not bad. You'll find all the latest Horizon events on your map. Go explore. Have fun. Kolekcjoner samochodów, widzicie, w nagrodę za ultra prosty wyścig, 3,5 minuty pracy i skupienia, dostałem auto warte pewnie gruby hajs, tak więc, czy to jest fotoradar? Chyba fotoradar, 240. Nowy ryży, tak jest, i tablica jeszcze chyba na fast travel. No to nie był jakiś zbyt jakby imponujący wynik na fotoradarze, będę szczery. Dobra, dalej. To mam zaliczone. Fajnie, że mi pokazuje po prostu, że odhaczyłem wyścig i on jest zrobiony. Tutaj jest ten otwierający. Rajd przełajowy, to mnie interesuje. Ciekawe jestem, czy ja mam samochody do takich rzeczy, czy ja w ogóle jestem odpowiednio przygotowany. To się okaże. Ale wiecie co, żeby pokazać jakieś inne autko, które mam, to w sumie mogę sobie to auto zmienić. Na jakie? Nie wiem, to jest to zajebiście drogie za 1,5 miliona. Które dostałem, są jakieś inne auta, edycja Forza i tak dalej. Nie wiem, czym potencjalnie będę jechał w tym wyścigu, ale wypróbujmy tego jebańca, którego niedawno wygrałem. Nie, co ja tutaj jeszcze dostałem? Tego Vipera, nie? Gdzie ten Viperek jest? Tutaj. S1 813, proszę, ja chcę wsiąść do samochodu, niech mi go dostarczą. Nie wiem, czy za to się nie płaci w sumie. Ja bym brał hajs za takie usługi jak doprowadzenie samochodu. Ale widzę, że skończyłem w tym samym miejscu, w którym byłem przed chwilą, tak więc ostatecznie myślałem, że to mi da jakieś takie oszukane fast travel do miejsca festiwalu tego centralnego. Ale dostałem nagrodę losowanie, o kurwa. Mój Horizon. Gdzie moje losowanie? Halo! Zbyt dobrego wyścigu, znaczy wyniku tutaj na radarze nie wykręcę, nawet nie próbowałem. 39 km na godzinę do kolejnej gwiazdki. To jest w sumie doable. Widziałem, że ten mój... Boże, czym jeździłem? Camaro? Chevrolet? Nie jestem pewien. Wykręcił mi 280. Tak jechałem długo, długo jedną prostą drogą przed nagrywaniem odcinka, więc wysokie prędkości są tam możliwe, ale nie jest to poziom tego, co w otwierającym wyścigu robiłem, gdzie 330-40 jechałem. A niektóre z tych fotoradarów niestety właśnie taki mają wymóg. Ty w ogóle co ja robię? Czemu ja drogami jeżdżę? Zapomniałem o moich korzeniach. O tym, co jest niezmiennie wpisane w mój kod DNA. Offroad, skurwysynu! Przez kangury! O właśnie! O nie, to ja jestem kangurem! Hopnąłem za pomocą innego samochodu! Jo! Dużo emocji! Dziwnie się czuję przy takim zmniejszonym oświetleniu. Każda taka zmiana mnie wytrąca trochę z tego, co już dobrze znam. Dobra, rajd przełajowy przez oazę. Zbieram punkty jak szalony, jak żabsy w aplikacji. Weź udział w zawodach solo, poproszę. Przezierająca się przez pustynię trasa zmusi cię do kilku zapierających dech w piersi. O, lubię jak mnie zapiera w piersi dech. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy 4 zalecane autka, mamy naszego Lancera. Czy ten ma opony terenowe? Ten ma opony terenowe. Ten Lancer znowu może się okazać przydatny. Ale czekajcie, co my tutaj mamy? Przyspieszenie. Mam wrażenie, że takie auta powinny mieć dobre przyspieszenie. Jeszcze... Cholera, no czy ten Lancerek tutaj będzie najlepszy? Większa szybkość, większa sterowność, lepsze przy... No tak, w sumie to ma B, a to ma A. Czemu ja się dziwię? Musiałbym wziąć tego Forda Bronco i go jakoś zaaktualizować, żeby to miało większy sens. To ma za to lepsze hamowanie, takie same do jazdy terenowej się wydają być. Ale ten, kurwa, 9.9. Może spróbuję tego Forda Bronco, wydaje się być zauważalnie jakby lepszy od poprzedniego, ale to chyba tylko chodzi o te numerki. Brakuje mi takiego prostego, arcade'owego sposobu na określanie tuningu. Nawet te pieprzone karty, które się zbierało w Need for Speedzie, dawały mi lepsze poczucie tego, czy ja mam to zupgrade'owane, czy nie. Ja rozumiem, że jest Forza Motorsport do jeżdżenia po torach i tam można totalnie pojebane rzeczy robić w tym tuningu. I tutaj też mam wrażenie, że trochę powinni to uprościć. Ja wiem, że są automatyczne tuningi i tak dalej. Ale czy w tej grze chodzi o to, żebym miał możliwość wykręcenia każdego auta na S1? Nie będzie sobie każdy tak samo radziło. One gdzieś wewnętrznie są stworzone do czegoś innego. Ale dobra, wiecie co, zaryzykujmy. Weźmy sobie tego oto Forda Bronco. Nie jestem fanem takich samochodów, w ogóle tych traków, które są tak w Ameryce popularne. Wielkie to, wysokie, ciężkie, trudno się tym steruje. Dla mnie takim najfajniejszym samochodem do jeżdżenia dla siebie, czystej przyjemności, byłby jakiś taki sedanik fajny, myślę. Jakiś fajny Audi, Mercedes, BMW. Ale żadne super samochody pokroju Ferrari czy Lamborghini jakby nie przemawiają do mnie wszystkie. Z bardziej ekskluzywnych, droższych samochodów to chyba... Właśnie powiedziałbym taka Tesla na przykład. O, Tesla to bym sobie kupił. Ale zaraz się znajdą wszyscy, którzy będą komentowali: o, dostępność ładowarek,
tak naprawdę faktyczną szkodliwość dla otoczenia, a nie pomoc. Kurwa, mnie wyprzedzają wszyscy! Czemu jest Lipik przede mną? Skurwiel jeden! Musi zginąć! Wyprzedzony! Przez Boga kierownicy! O chuju złoty! Dobra, zjebałem. Trochę źle wjechałem w ten checkpoint. Jeszcze bardziej muszę to aż cofnąć. Dobrze, że nie ma kary za przewijanie. Dobra, znów od tego miejsca. Lepsza kontrola, kurwa. Minąłem checkpoint, oczywiście. Nie ma lepszej kontroli, kurwa. Mam tutaj jakiś ten. Duch Lifika przede mną zapierdala i mnie to normalnie rozprasza. Ale najważniejsze jest to, żeby wykręcić lepszy wynik od niego. Nie ma żadnego znaczenia, jakby on ma samochód. Pokonam typa. Jestem który? Szósty. No to jak ten. Jak wyprzedzę kogoś, kto jest na piątym miejscu, to będę który? Będę kurwa piąty! Haha, ta śmieszna zagadka, którą się tak wielu osobom zadaje. I nikt nie umie odpowiedzieć. Dobra, blokował mnie jakiś frajer. Typ przede mną ma z tyłu napisane mini. No mini to będzie twój standing na ostatecznym rozliczeniu w frajerze. 34%, ja jestem czwarty. Mamy zabierający wdech w piersiach skok! Oho! Ładny ten Meksyk, muszę przyznać. Ale tamte skurwiele mają jakieś chyba buffy do latania. Dalej polecieli niż ja. Mimo absolutnie tych samych warunków początkowych. Dobra, Fordzie Bronco, zaufałem ci, mimo iż cię nie lubię. Nie daj mi siebie znielubić ponownie, bo się nie dogadamy. Ohoho. No przecież to jest śmierć na miejscu. Nie ma opcji przeżyć takiego upadku. Kto to kurwa wymyślił w ogóle? Czy nasz śmiesznie pokolorowany protagonista w samochodzie ma jakieś, nie wiem, specjalne atuty, które wzmacniają jego wytrzymałość na obrażenia? Może powinien być... O kurwa, tutaj zjebałem trochę. Ej. On powinien być zbudowany tak jak ten render człowieka wyewoluowanego do jeżdżenia samochodem, tak żeby przeżyć wypadki. No kurwa, ale mnie tutaj biorą za kosem. Nie będę pierwszy. Nie uda mi się chyba. 20% jeszcze. Tego mam na widoku. Jak ty się average button? Kurwa, no average button, Prince Polo. Ja jestem Marsem na tej imprezie. Nie mogę tego przegrać. O, tak blisko, a jednak tak daleko, woda mnie spowalnia. Nie wiem, czy będę miał okazję jeszcze go przegonić. Nie. Bacha, ty sucho. Nie dałaś mi zwycięstwa. Trudno się mówi, zakończyłem jako drugi, ale ukończyłem wyścig, tak więc jakby jest okej. Wszystkie te Ford Ranger, kurwa, wiedziałem no. Jeszcze miał jeden punkt poniżej 800 performance'u. I był trochę ponad sekundę szybszy. Bullshit, absolutny bullshit, ja się kompletnie nie zgadzam z tym. Ta kurwa, o Boże, jeszcze taniec z Fortnite'a. Gorzej być nie może. Ja nie wiem, jaki mam taniec ustawiony, szczerze mówiąc. Ale wyścig ukończony, wyzwanie ukończone, pedeki zdobyte. Zobaczymy, gdzie to dalej będzie prowadziło. Tego jebańca to ja nie wiem, czy chcę tutaj prowadzić, ale to w sumie bez znaczenia, bo zaraz wchodzimy na mapę i szukamy nowej rozrywki. Tego wyścigu mamy niezaliczonego. Tor crossowy. Rozumiem, że to jest takie połączenie pomiędzy jeżdżeniem po zamkniętej trasie, a jednocześnie też właśnie offroadem. Zobaczymy, jakie auto będzie tutaj dobre. Chłop ze mną wygrał Fordem Rangerem. Więc ja nie wiem, czy to była kwestia samochodu, czy może moich umiejętności prowadzenia. No ja nie chcę nigdy zwalać na siebie. Tutaj mamy Forda Bronco. No i nie wiem, czym teraz jechać. A wiecie co, kurwa? Dałbym szansę temu Lancerowi. Bo on się wydaje być całkiem spoko. Jest zalecany. Wydaje się być stworzony właśnie pod takie cele. Ma te opony terenowe. Cztery koła napędu. Może się to przydać. Strasznie dużo loadingów jest w tej Forzie, by the way. Horizon. Oficjalna nazwa tej gry, wydaje mi się, na moim kanale to Horizon. Bo już to załapaliście w komentarzach, widziałem, tak więc lecimy dalej z Horizonem. Dobra, panie tor crossowy, jakie ty przede mną wyzwania będziesz stawiać? Aż się boję. Która kategoria moich umiejętności zostanie tym razem sprawdzona? Nie wiem. Ale zdecydowanie mam wrażenie, że wybijam z tłumu chociażby tym, jak pomalowany jest mój samochód. Dobra, skurwysyny, jak wy się boicie dać gaz do dechy, to ja się nie dziwię, że ja z wami wygrywam na tym średnim poziomie trudności. Jedzie znowu ze mną Lifik? Chyba nie. Generalnie gra nie bierze prawdziwych graczy do wyścigów solo, jak możecie się domyślić, tylko na podstawie tego, jak oni jeżdżą u siebie, są tworzone ich drivatary, czyli AI, które w jakiś sposób replikują ich sposób jeżdżenia po tych trasach. Nie wiem, tak sobie to wymyślili, żeby można było... O kurwa, zmieniłem kamerę, chciałem driftować prawym bumperem. Skąd ja to wziąłem? W jakiej ścigałce ja ostatnio miałem drift pod prawym bumperem? Nie wiem. Jakiś musiałem, sam bym sobie tego nie wymyślił. Ej ludzie, bo wy to jesteście tacy inteligentni i gracie w te gry. W jakiej grze się driftowało prawym bumperem? Cholera, mam wrażenie, że niedawno to robiłem.
Drift prawym bumperem, drift... No nie wiem. Nie potrafię teraz tego wymyślić tak z pamięci, co to był za tytuł. Ale jak nic, gdzieś tak było. I to niekoniecznie to była ścigałka. Mogło być coś, w co już grałem w tym roku, ale ja nie grałem w aż tak dużo rzeczy w tym roku, które miałyby chyba samochody? Nie wiem. Nie wiem, jesteście moją ostatnią nadzieją, nie przypomnę sobie. Założę się, że za chwilę wymienicie dużo gier, które mają ten hamulec ręczny pod prawym. Wydaje mi się, że na pewno było to w GTA 4. Że miałem dwa przyciski, które mogłem zrobić sobie taki właśnie drifcik. Jeden z nich to był chyba prawy bumper. Dawaj, dawaj, ślizgiem zakręt. Tak, zajebiście nieoptymalne, najlepiej by było jeździć każdy wyścig po prostu hamując i w żadnym momencie nie oddając naturze i oporowi tarciu ziemi kontroli nad moim samochodem. Ale to jest zbyt satysfakcjonujące i zbyt piękne. Mam wrażenie, że podstawą wygrywania wyścigów jest właśnie jechanie tak dobrze, jak sugeruje ta linia, ale niekoniecznie się jej słuchając. W sensie jakieś zaawansowane, kurwa, ślizgi, rozumiecie, w odpowiednich sytuacjach zawsze będą lepsze niż hamowanie i przejeżdżanie straight up. Takie mam wrażenie. Tutaj... O kurwa! Takie mam, wiecie co, poczucie ciężkości tego Lancera. W ogóle każdego samochodu tutaj. Trudno jest jakby zachęcić takie autko do driftu w sytuacji, kiedy mam... O, poczucie, że stanie się to! Skasuje ludziom dostęp do telefonu albo internetu, prądu. Ale czy ci ludzie się przejmują? Nie wiem. Mam wrażenie, że nikt by tego nie zniósł i wszyscy musieli się na czas tego... O, właśnie, robię też takie rzeczy. Ajajajajaj. Na czas tego festiwalu wszyscy musieli się absolutnie wyprowadzić. Jeżeli tutaj mieszkali, byli tutaj na wakacjach, absolutna deportacja wszystkich. Ryzyko obrażeń i śmierci jest zbyt wysokie, obawiam się. Ale hej, wyścigi, z tego co pamiętam, to nie jest jedyny element Forcy, ponieważ mamy jeszcze kręcenie punktów, mnożników, rozwalanie różnych rzeczy, wyzwania driftowe, jakieś robienie zdjęć chyba nawet. Tak więc myślę, że będziemy mieli jeszcze trochę zróżnicowania w tym Forizonie naszym piątym. Tak więc zobaczymy. Na razie troszeczkę badam wszystkie dostępne rodzaje wyścigów. Ten Lancer niby spoko, ale brakuje mi obecności przeciwników obok mnie. Na tym jebanym przełajowym wyścigu, no jakoś tak cały czas trzymałem się gdzieś tam w topce tej stawki, ale to głównie ze względu na to, że no tam jakoś wyjątkowo trudny był ten wyścig. Tutaj? Kurwa, jak daleko oni za mną są? Nie wiem nawet, nie mam pojęcia. Yo, baby! Co za ślizg, aż się sam nie spodziewałem. Bardzo wcześnie go zainicjalizowałem. Czy tam zainicjowałem? No widzę ten cały wężyk idealnie trzymających się przy sobie samochodów, ale jaką mi to... A! Różnicę robi, żadną. Co z tego, że są blisko siebie, jak są daleko ode mnie? Kiedy twój ziomek znajdzie sobie dziewczynę. Co z tego, że są blisko siebie, skoro są daleko ode mnie? Ojej! Że tutaj smutny message o... Drift, o tym wiecie, takim driftowaniu znajdę. Drift out, they drift apart, wiecie, że rozchodzą się ludzie, rozjeżdżają, nie mają już takiego kontaktu. Kurwa, Forza to życie jest. Dobra, zakończono pierwsze miejsce, to mi się podoba. Dawaj, wyzwania, expa, potrzebuję numerków. Ta, Subaru, biedaki. Subaru, myślą, że wezmą i mnie przejść. Dobra, rozdział przygody Horizon powoli do przodu. Zbieram te gwiazdki jak szalony. XP gwiazdki to w ogóle totalnie inna rzecz tutaj widzę jest. Znaczy gwiazdki, ten taki gwiazdkowy score, który tam też się pojawia. No i co? I kurwa gitara, no! Hej, Dingo! O Boże. Przepraszam, czym są zawody zręcznościowe, które... Horizon Arcade? Kooperacyjne minigry dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Kończ wyzwania, wykonuj sztuczki. What? Wykonuj sztuczki z innymi uczestnikami Horizon! O, ja jestem bardzo chętny na robienie sztuczek z uczestnikami Horizon. Zapierdalamy tam w takim razie. Przeniosłem sobie... Ja tutaj jeszcze mam tablicę z Expo, chętnie zbiorę. Przeniosłem sobie mój kontroler na biurko w tej chwili. Nie wiem, czy to jest dobra, czy zła decyzja. Jeszcze się będę w tej kwestii orientował. Mamy za 3 minuty ten cały arcade horizonowy. Dobra, jebać te tablice. Jebać drogi tak właściwie. Wiem, gdzie jest mój cel. Tam. Na lewo. O, o.
I cyk! Dobry manewr w powietrzu się wie, kurwa. To jak w GTA 5 steruję samochodami w locie. Lubię sobie czasem siąść na nodze przy moim komputerze. Aczkolwiek w obecnej sytuacji z obecnym moim fotelem, czyli Markusem, nie jest tam wtedy łatwo wcisnąć kontroler pod biurko. Musicie mi wielce wybaczyć, ale mam go w tej chwili za mikrofonem. O tu! Proszę, proszę. Nie wiem, jak większość ludzi trzyma kontroler. Ja szczerze już tak się przyzwyczaiłem do trzymania go pod biurkiem, że jak gram sam, to też muszę go mieć jakoś tam stosunkowo nisko. Nie muszę być za wysoko. Dobra, co się tutaj dzieje? Arcade Horizon! Cały sterowiec nawet tutaj wisi, żeby wskazać, że coś się dzieje. O co tutaj chodzi w ogóle? Okej, dobra, za 3 minuty mamy start jakiegoś arcade'a. Nie mam zielonego pojęcia, o co będzie tutaj chodziło. Minutka 30 nam została. Mamy taki ewidentnie mocno zaznaczony cały obszar. I co tutaj się będzie działo? Będziemy sobie kurwa bączki kręcić? Jakieś skoki robić? Nie mam zielonego pojęcia, ale zasugerowałbym się tym, że właśnie mamy duży obszar oddany nam potencjalnie, wiecie, żebyśmy sobie robili co chcemy. O, to też niszczę, dobrze wiedzieć. Ciągle próbuję kamerę kręcić i ona wtedy tak straszliwie przeskakuje mocno. Dobra, dawać mi minuta do startu. Te bandy byłem przekonany, że będą... Jakby rozumiem ten beton, on będzie niezniszczalny, bo on chroni tutaj jakby elementy, do których nie powinniśmy się dostać w ogóle. Ale te bandy przy ulicach, no to zwykle w gierkach to nas wystrzeliwują jak z katapulty. Albo gniotą na kawałeczki, też opcja. Dobra. Zawody zręcznościowe. Trochę się tego boję, ale hej, spróbujmy wszystkiego. Po to tutaj jesteśmy, nie? Jak wizyta w knajpie sushi, gdzie wszystko wam przyrządza sushi majster. A wy mówicie, o ja sensei, ufam ci. Daj mi kurwa rybę, ale taką rybę, co jej nigdy nie zapomnę. Toi, nie sprawdziłem toi, ale mamy 3000 punktów doświadczenia. Czy to są w ogóle punkty tylko do tego auta, czy to są punkty ogólnie do całego mojego konta? Nie wiem. Wiem, że tutaj expa się zdobywa osobno dla tych wszystkich samochodów. Dobra, 5 sekund, kurwa. Przegadałem te 1,5 minuty. Już miałem pauzować. Dobra, o chuj chodzi teraz. Chciałbym się dowiedzieć. Dojedź do fotoradaru? Kurwa! To widzę, mamy takie aktywne, normalnie napierdalanie się z innymi ludźmi. Pozostały czas 10 minut. Co ty, kurwa, myślisz, że ja w 10 minut nie dojadę do fotoradaru? Cyk, hamuję bokiem gdzieś tutaj na bandzie. Jest git. Tamci zrobili to 17 razy lepiej, ale... Czy ja wyglądam, jakbym się przejmował? Nieważne, 600 metrów tylko do radaru jest. Dobra, przejedź z jak największą prędkością. To niekoniecznie jest najlepsze auto do robienia takich rzeczy. Ale nieważne, no dziabne ile dam radę. Ponad 200 już tutaj jest wykręcone. Aha, buś! Dobra, 236. Zobaczymy, co teraz z tego będzie. Postępy grupy. O, okej, rozumiem. Cała nasza grupka, widzę, ładuje tutaj kilometry na godzinę na fotoradarze, co? Ja pewnie nie mogę dodać więcej, tylko mogę sobie pobić mój własny wynik, co? Dobra, klikłem, ale to mi chyba wiele nie da w ostatecznym rozrachunku. Kurwa, co za drift! Praktycznie trzymałem to auto w jednym miejscu. I przepraszam, to trwa 10 minut teraz? W sensie, grupa musi nastukać jakieś pojebane ilości tych punktów, żeby to się udało? Nie jestem do końca pewien, bo ja nie chcę tutaj siedzieć 10 minut, będę z wami szczery. Ależ to pięknie zrobiłem, uhu! Jak duża jest moja grupa? Mogę jakąś akcję, zaproś do konwoju, sprawdź gracza, cyk! Nie, nie, nie! Nie, nie, not like this, not like this! Wyłącz mnie to. Dobra, będę z wami kompletnie szczery, nie mam najmniejszego zamiaru siedzieć tutaj 10 minut i czekać, aż ludzie nastukają odpowiednie wyniki. Ale wiecie co, gierka ma świeżą premierę, dużo osób powinno tutaj w teorii grać właśnie w Horizona, więc liczę na to, że uda się to szybko zrobić. Szybciej niż 10 minut! Ja też mogę tutaj spróbować coś poklikać. Wątpię, żeby to mi jakby nie pobije mojego wyniku. Ale też wątpię, żebym po prostu przyjeżdżając dodawał cały czas. Nie wiem. Ludzie, musicie się chyba zabrać za robotę, bo wiecie, mój czas jest cenny. Czas odcinka jest cenny, ale coraz więcej aut tutaj przyjeżdża. Tylko, że muszę poczekać, aż się to wypełni. 6700 km na godzinę łącznie. Spoko. Odświeża się to co chwilę. Jaki będzie kolejny cel? Bo widzę, fajnie, to taki faktycznie jest arcade'ik. Szkoda, że jakby to jest taki duży event, który mam wrażenie się odpala i on trwa, a nie coś w stylu, o dobra mordo, tam masz chwilę teraz? To masz godzinkę na zrobienie tego, o, a nie 10 minut, bo... No cóż.
Trzymaj wysoką prędkość w strefie bicia rekordów. Aha, tutaj mam zapierdalać. Tutaj na tym. Dużym, dużym różowym obszarze. Okej, okay, bicie rekordów, bardzo chętnie. Nie wiem, gdzie mi się tutaj uda tak faktycznie, powiedzmy, jechać cały czas, by utrzymać tę prędkość. Mam wrażenie, że ta droga i ten przełaj tutaj to jest całkiem niezły kandydat. Uhu! Utrzymuję wysoką prędkość tak bardzo, jak mogę! Ale nie mogę wiecznie. Dobro, osiągnij 161 km na godzinę, żeby dostać punkt. Okej, ale lecimy się kurwa rozkręcić w takim razie. A intrygujące to jest, muszę przyznać. Ten cały system... system arcade'owych jakichś zmagań grupowych i bicia wspólnych rekordów. Trochę mi się to kojarzy, co jest teraz generalnie obecne często w gierkach, czyli wyzwania społeczności w stylu: o, wychodzi Deathloop. Jeżeli ludzie zabiją Juliannę 1 000 000 razy łącznie w przeciągu na przykład tygodnia, a wiecie, graczy jest paręset tysięcy i każdy tam co chwilę morduje tę Juliannę, bo jest w grze, no to wtedy dostaniecie na przykład, nie wiem, skina do Colta albo cokolwiek w tym rodzaju. Dobra, no utrzymuję tę wysoką prędkość jak na razie. Staram się jechać po drodze. Nie wpierdolić w nic, typu kamień! Oj, się wpierdoliłem w typu kamień coś. Dobra, kurwa, no nie jest to zbyt pasjonujące, będę z wami kompletnie szczery. Czy mogę stąd wyjechać, zająć się czymś innym? Mam różne wyścigi do robienia, mam to, mam tamto. Kwestia jest taka, ta gra mnie robi w chuja, ja cały czas osiągam dobre prędkości. O, 161. Aha, i tak jak będę trzymał to 161, to rozumiem, będę nabijał punkty, co? O właśnie, właśnie, samochodziku. O właśnie, właśnie. Niestety takie driftowanie nie pomaga. Czyli ja mogę tutaj co najwyżej wbić jakiś mój rekord i tyle. I muszę czekać na pozostałych. Dobra. Moi drodzy, fajne to jest, ale wydaje mi się, że to trochę zbytnio mi zżera czas na robieniu pierdu, bo długie to jest. Jakby mamy limit czasowy, w jakim musimy się wcisnąć, żeby to zrobić, ale nie zmienia to faktu, że no to idzie coś gorzej niż fotoradar, bo trzeba dużo jeździć, dużo czasu trzeba poświęcać. Myślałem, że to będzie coś takiego bardziej fun, bym powiedział, wiecie? Typu, o, weź tutaj skok jakiś zrób, na przykład z tej rampy. Ja się obijam o kamienie, kurwa, jakbym walczył o życie na sawannie. Kombinację umiejętności ładuję. Piosenkę z TikToka słyszę. I want you. You want me, baby? W dziwnej sytuacji się znaleźliśmy. Droga piosenko, tak trochę się kurwa zablokowało. Oj. Dobra, mogę tutaj jakby zresetować ten samochód w jakiś sposób? Chyba powinienem móc. Anna jest w dół, chce się ścigać. Nie, kurwa, niczego nie chcę. Jak się resetuje samochód? Samochody, resetuj pozycję samochodu. Oj tak, chcę, poproszę. Trochę jego obecna pozycja się dziwna zrobiła na chwilę. Doczekamy sobie w tej chwili. O kurwa, przecież ja znowu na te same kamienie wjechałem. Czy ja jestem zjebany? Czy znowu się zablokuję? Czy zjadę? Tak, zjebany fest. Resetuj, poproszę. Już nie będę wjeżdżał na kamienie, obiecuję. Ojojoj. Ja będę oznaczają takie czerwone kawałki na drogach. O, wow. Rewelacyjny manewr w powietrzu, tak jest. Też tak uważam. Czy będzie kolejne wyzwanie? Czy jakby ja zostanę nagrodzony za wbijanie jakichś wysokich wyników w tym wszystkim? Nie wiem. Czy ludzie, którzy przypadkiem tutaj wjechali na teren tej zabawy, też dokładają się do punktów? Mimo iż na przykład planowali tylko w mega szybkim tempie się przebić przez ten teren, ale zdążyli wykręcić ileś tam punktów? Czy może trzeba jakoś świadomie brać udział w tym wyzwaniu? To jest moje pytanie. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak dobijemy do maksa. Ciekawy jestem po prostu, jakie jest kolejne wyzwanie w ramach tego wszystkiego. Tak, ja wiem, że muszę wrócić do strefy punktowej. Ale super obrót zdążyłem zrobić w międzyczasie. Dobra, let's go. Rozpędzam się trochę, żeby się wbić już z odpowiednią prędkością w tę strefę i nabijać punkty przez cały czas, jak będę tutaj jechał. No bo one, jak sami się domyślacie, się naliczają, tylko jak prędkość trzymam na poziomie wysokim, więc muszę się postarać, żeby na wysokim pozostała na jak najdłuższy czas. A chuj, przełaj. Uhu! Prędkość nadal, kurwa, wysoka, teraz spadła, ale leci dalej, nie spada, kurwa. Aha! Proszę, to już całkiem ładny wynik, muszę przyznać. Teraz spróbuję tutaj, o kurwa, jeszcze trochę zarobić. O, poszło w dół. Dobra, nie wiem nawet ile nastukałem.
nie patrzyłem się na ten wynik na dole. A nie pokazuję tego nigdzie, też trochę mało satysfakcjonujące. Chciałbym wiedzieć cały ten czas, jaki tutaj spędzam, ile mi zostało, jakby... Co mam do pobicia? O chuju złoty. Dobra, dziękuję. 264? Ile? Jaki jest wynik, do którego dobijamy? Okej. Okay. Nie chcę bić rekordów, kurwa. Mów mi, jaki jest standing ogólny. Jest! Dojdź do strefy pomiarowej. Rozumiem, że teraz będzie, kurwa, dokładnie to samo, tylko że fotoradar. O Jezus. Ale ty, dobra, bo jakby... Za 2 minuty kończy się calutki ten, jakby, event. 10 minut trwa, widzę, całość. A nie, że masz 10 minut na zrobienie czegoś takiego... jakiejś jednej rzeczy, więc już dolećmy do końca. Miałem się już z wami żegnać, ale ostatecznie nie ma to większego sensu. Po prostu zobaczymy, co się stanie na samym końcu tego wyzwania. Tutaj jest ten fotoradar? A nie, to jest kurwa co? To jest cała strefa pomiarowa, co? Oj, no to nie będzie najlepszy wynik strefy pomiarowej. Całe 132. Dobra, jedziemy jeszcze raz w takim razie. Nie poddajemy się. Muszę z dobrą prędkością w to wjechać, żeby potem ją mieć wyższą już od samego startu tego wyzwania. Na razie rośnie, ale ten zakręt to jest skurwiały trochę. Bardzo trudno tutaj utrzymać naprawdę wysoką prędkość. Och, 140 na godzinę chociaż. Dobra, minutka została tego eventu. Zobaczymy, jakie będą efekty, kiedy to się skończy. Pewnie, nie wiem, super losowanie dostanę jakieś może za friko. Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale faktycznie, może tamten gościu ma lepszy pomysł, może lepiej by było na przykład od drugiej strony wjechać w temacik. O, chyba trochę więcej wykręciłem, nie wiem, nie jestem idealnym kierowcą, okej, okay, odpierdolta się ode mnie. Odbierdolcie się ode mnie i mojego dziecka. Dobra, no nie zacząłem tego najlepiej tutaj, szczerze mówiąc. Muszę sobie budować tę prędkość w górę, a niestety każda tutaj sytuacja, która sprawia, że ta prędkość spada, pogarsza moją sytuację. O właśnie, 129, bieda. Czy w 25 sekund zrobimy pozostałą część tego wyzwania? Trochę wątpię, ale ile punktów umiejętności jest? Kurwa, panie. Dobra, od 140 zaczynamy, idziemy tylko coraz wyżej. Dawaj, kurwa, samochodziku, nasz, ale... Ej, chuj, miałem wyższe już wyniki. Dobra, 7 sekund. Zatrzymuję dubsko tutaj przy tych oponach i czekam. Co się stanie? Koniec! Zdobyte punkty Forzaton 20. Okej. Co to jest kurwa Forzaton? Co to jest Forzaton? Zapewne, nie wiem, to menu mi będzie w stanie opowiedzieć, gdzie jest Forzaton. Biegłości, 6 punktów, kolekcja samochodów, mój Horizon. O, tutaj mam 2 losowania w tej chwili, a to losowania chyba za levele są. Nieważne, kliknę je tak czy siak, albo nie, jeden. Żeby był jeden na początek kolejnego. Cych! 70 tysięcy na autko. No, moi drodzy, kończymy ten odcinek. W kolejnym zdecydowanie już dojdzie do awansu naszego festiwalu. O kurwa, jak opony zjechały w ziemię, widzieliście to? Ugi bugi, halo, co jest? Poruszyć aż muszę tą zbugowaną oponą. W kolejnym odcinku robimy dalsze wyścigi, coraz to nowsze ich rodzaje i lecimy wyżej w turnieju. Dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, jeżeli się podobało. Ja uciekam. Pa!